Kubi Bright. Sed. Witam. Fansim. Sed. Witam chętnych na przejazd autobusem. 1122 Rysiek. Sed. Elo. De Jakubek 20. Sed. Hej, hello, szeroko uśmiechnięta twarz. Programer. Sed. Małpka Paweł Maklakiewicz, elo. Fansim. Sed. Przypominam o skasowaniu bileciku. Kubi. Sed. Witam. 1122 Rysiek. Sed. Ja bym się przejechał. Paweł Maklakiewicz. Sed. Małpka Programer, witam, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami. Szymon Blaszak. Sed. Hej. Szoty Matiego. Sed. Witam. Kubi Bright. Sed. I ona, kocham cię. Ebek. Sed. Siemka wszystkim. Fansim. Sed. Mam nadzieję, że wiecie, ci to są bileciki. Programer. Sed. Jakim bilecik? Łukasz Rozmus. Sed. Siemka Fansim. Bski. Sed. Siema, siema, to Jabski. Tundo. Sed. Przypominam o zakazie używania ej. Paweł Maklakiewicz. Sed. Małpka D. Jakubek 20. Witam, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami. Szoty Matiego. Sed. Witam wszystkich. Pajbis. Sed. Małpka Fansim, niestety nie emotikon, wielki smutek. Roch Macieje Eski. Sed. Elo, chyba dam ci donate'a. Ebek. Sed. To ja proszę jeden normalny bilet twarz z wystawionym językiem. D. Jakubek 20. Sed. Małpka Paweł Maklakiewicz, dobry twarz z wystawionym językiem. Matamet. Sed. Matamet set, 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 matamet set. Fansim. Sed. Bilecik to łapka, przypominam. Paweł Maklakiewicz. Sed. Małpka Fansim, dziś przejazd bezpłatny twarz z wystawionym językiem. 1122 Rysiek. Sed. Ja już skasowałem. Mikołaj P. Sed. OMSI 2. Programer. Sed. Ja też. D. Jakubek 20. Sed. Małpka Matamet, daje ci warn, potem mute XD. Paweł Maklakiewicz. Sed. Małpka Matamet, zaczynamy, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami. Emigrefilo. Sed. Awokado, awokado, brytwanna z potrawą, naczynie z jedzeniem, kolba, kukurydzy, hot dog, orzech ziemny, wrap, gotowanie, winogrona, ciastko, bento. Bartegamer. Sed. Elio. Fansim. Sed. Jeśli ktoś nie skasuje bileciku, to wysiada. Fansim. Sed. Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami. Robert 099. Sed. Czemu nie ma linku do map? Wiktor B. Sed. Właśnie kupiłem bilet. Programer. Sed. Będzie Julka. D. Jakubek 20. Sed. Małpka Fansim, ja mam kartę XD. Matamet. Sed. Małpka D. Jakubek 20, to podchodzi pod groźby. Kubi Bright. Sed. Fansim, kup mi bilet. D. Jakubek 20. Sed. Małpka Matamet, owszem, szeroko uśmiechnięta twarz.
Dobry, dobry wieczór! Witam Was serdecznie, fansim, na swoim kanale. Witam Was serdecznie i zapraszam do oglądania OMSI 2. Dzisiaj będziemy jeździli mazem, białoruska myśl technologiczna, jakby to nie nazwać, śmiesznie brzmi. Słuchajcie, Białoruś generalnie, kraj, umówmy się, według mnie jest słabo rozwinięty. Natomiast autobusy, jak zresztą ocenicie sami, ja nie chcę Wam tutaj nic spoilerować. Zobaczycie, jak on wygląda, jak się nim jeździ. Miałem prośby od wielu widzów, żeby jednak ten dzisiejszy pojazd, czy też markę tak naprawdę Maza pokazać. Okej, pokażę Wam dzisiaj, jak to wygląda, a zdanie sobie wyrobicie już sami. Przypominam, tak jak Wam pisałem, o załączeniu dzisiaj bileciku. Bilecik musi być ważny, ewentualnie jeśli ktoś ma bilet miesięczny. A jest tutaj kilku takich biletów, którzy mają bileciki miesięczne. Wyświetleni są po lewej stronie na górze. Dobra, witam serdecznie jeszcze raz i pokazuję Wam dzisiaj mazika. Pierwszy maz idzie na tapetę. Jesteśmy na mapie Katowic. Katowice 1.0. Nie wiem, chyba nie było żadnej aktualizacji innej. Linia jest tutaj tylko jedna, 687. To jest tak zwany przejazd wokół komina. Czyli wokół, że tak powiem, dużego osiedla w Katowicach. Podobno tutaj gdzieś mieszka wujek Bohun, jeśli on od czasu do czasu wiem, że mnie też ogląda. To pozdrawiam wujka, pozdrawiam. Twoje osiedle jest naprawdę duże, można się tutaj pogubić. To po prostu sami zauważycie. Zresztą ja na tej mapie już jeździłem, więc myślę, że tutaj niespodzianek nie będzie. Co do tego mazika, niestety malowań i próbowałem jakieś znaleźć polskie malowania do tego maza. Do mniejszego są, do tego nie zauważyłem. Teraz tak, co my tutaj mamy, możemy dodać takie kołpaki. One niespecjalnie podobają. Takie trochę dziwne, więc zostawimy normalne już tutaj fele stalowe. Bardziej to naturalnie wygląda. Autobus 12-metrowy. Jak widzicie, czyżby to nowa technologia była najnowsza? Pewnie nie, natomiast wygląda całkiem nieźle, jeśli chodzi o te autobusy. Czyż on jest do końca dobrze spasowany i to wszystko dobrze wygląda? Nie powiedziałbym, średnia jakość tutaj. Mówmy się, dużo jest lepszych autobusów, szczególnie tych polskich, ale też nie jest takim najgorszym, które widziałem, więc tutaj to nawet ta faktura tej, nie wiem, wykładziny takiej gumowanej całkiem wygląda spoko, nie? Także witam Was jeszcze raz, osiedle Tysiąclecia, tak, dokładnie tak to się nazywa, jak tutaj podaję. Jeszcze raz Was witam serdecznie, no i zobaczcie tutaj tą deskę mazowską, białoruską. Cóż mam powiedzieć, no wygląda jak wygląda, no. Jak to się mówi, dupy nie urywa, ale da się jeździć, no da się jeździć. Tutaj widzicie, że mam możliwość wyboru, tu jest tych przystanków naprawdę kilka, ale to nie jest jedyna mapa, na której dzisiaj będziemy jeździli, jeszcze sobie pojeździmy, moi drodzy, na Szczecinie. Dobra, to może wypadałoby odpalić tą białoruski cud techniki. Słuchajcie, bo się tu nie zatrybiło. Tutaj jest przycisk. O, dobra. Włączmy się. O, co jest? Dobra, teraz pytanie, czy wy wysłyszycie OMSI, bo ja słyszę bardzo słabo. Muszę sobie zgłośnić grę delikatnie. Żeby go w ogóle słyszeć. Powiedzcie, czy wysłyszycie teraz silnik, bo to jest jednak ważna sprawa. Włączymy sobie światełka. Zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz, te OMSI. O, już się światła palą, jest ok. Oczywiście rejestracja białoruska, żebyśmy nie zapominali, z jakiego kraju pochodzi ten autobus. Białoruska właśnie rejestracja, no bo białoruski też autobus. Muzyka ciszej, dobrze, już będzie muzyczka ciszej. Mam nadzieję, że na tyle Wam starczy. A zobaczcie teraz, jak to wygląda w autobusie. I pytanie, czy wysłyszycie dźwięk silnika. To jeżeli słychać, no to dobra. To jest gitara. Włączmy sobie
Drive. I odpuszczamy hamulec. Albo hamulec jest jeszcze nie nabity pewnie. Mam jeszcze około 2 minut do odjazdu na przyjazd na pętlę, w której będziemy startowali. Zobaczcie, tutaj oczywiście są tyrylicy. W tyrylicy są, jak widzicie, napisy. Nie trudno, bo malowanie jest niestety. Dziękuję za Luca, ktoś mi tam rzucił. Wielkie, wielkie dzięki. Ja spróbuję, wiecie co, tego Luca spróbuję sobie zwiększyć. Bo jest szerokości punktualności życzę. Dzięki wielkie. A ja sobie tego Luca powiększę, żeby go było lepiej widać też. Dobra. No i co? Męczy się, on jest chyba jeszcze nieponabijany tutaj w zbiornik powietrza. A strasznie się długo bije ten białoruski typek. Ja powolutku ruszam, ale jeszcze widać, że jest ewidentnie hamulec zaciągnięty, także ja sobie... O, już chyba... Tak, już odpuścił, już jest dobrze. 687 linia, tutaj startujemy. Nie wiem, czy ten jegomość sobie tutaj będzie chciał wchodzić. Teraz zobaczymy. Ok, no i tutaj mamy jeden przycisk, który otwiera nam jednocześnie wszystkie drzwi. No i tak ta właśnie machineria białoruska wygląda. Czy będzie dzisiaj Julka? No nie, nie będzie, ProGamer, muszę cię... Ale dźwięk tego Maza są autentycznie. Nawet nie wiem, Albert, niestety, bo ciężko mi jest to stwierdzić, ponieważ ja tych Mazów nigdy w Żeweralu nie widziałem, jak autobusy. Okej, dobra. Lecimy w takim razie już tutaj na tą pętelkę. Linia 687. Dobra. Moment. Niech to wszystko puszczę. Okej. Tutaj jakiś dziwny ten przystanek, chyba że to jest pętla już końcowa. Tego nie wiem, być może tak jest. No i powolutku, dzisiaj będziemy sobie jechali dostojnie. Patrzcie, cały czas mi się pali ten hamulec. No nie, teraz przestał, dobra, teraz jest ok. No to jedziemy sobie powolutku. Teraz tak, już wydaje mi się, że jest nabity. No i lecimy sobie powolutku też. Czy obrotomierze podobne są do skali? Ciężko powiedzieć. Wiesz co? Faktycznie może i są podobne. Cześć Bartosz, witam cię serdecznie. Otwórz szyberdachy. No nie, no mam nadzieję, że białoruski autobusik też posiada klimatyzację, więc tutaj nic nie będziemy, moi drodzy, otwierać. Dobrze, Kamil, samopoczucie, aczkolwiek znowu dzisiaj człowiek zmęczony, znowu sporo roboty. No i będziemy sobie, widzicie, brali sobie ludziów moich tutaj z przystanków. No i tutaj fajnie, bo jeden przycisk otwiera wszystkie drzwi, także to jest na pewno duża dogodność, nie? Dziwi mnie to, że cały czas mi się tutaj załącza ten... Wczoraj jechałem, tego nie było. Jak znowu mam live'a, to znowu jakiś problem jest, tak? Bo pali się cały czas tutaj ta lampka wskaźnika od hamulców, ale za chwilę gaśnie, także nie kumam, dlaczego tak się... O, teraz zgasła, nie wiem o co chodzi. W której jest klasie? No, słuchaj, no nie będę ci takich tutaj tajemnic opowiadał. Fajnie, że grasz w OMSI. Wiesz co, akurat ja w OMSI to sobie tak gram tylko i wyłącznie, wiesz, z racji tego, że jest fajnym symulatorem. Ja dobrze w tą grę nie za bardzo gram. Ja się tak osobiście tutaj oceniam. Dobra, i następny przystanek, jak on tam się nazywa, ośrodek rehabilitacji. Aczkolwiek powiem tak, dźwięki z tego pojazdu są naprawdę przyjemne. Całkiem fajne. Witam, dzień dobry. Cześć Darkus, witam cię serdecznie. Janek Maj, dobry. Będę Fernbusa nagrywał, ależ oczywiście Fernbus będzie na moim oczywiście streamie już niedługo. Powiem tak, jeszcze w tym tygodniu.
Cześć, dopiero wbiłem na live, pozdrowisz mnie, ja również Ciebie pozdrawiam. Pozdrawiam Cię, tylko nie widzę za bardzo, kto to napisał. Czy Biber, Biber, Bimber, cholera wie. Dobra, kręcamy tutaj w lewo. Jak przyhamowujesz, zaraz po nabiciu powietrza, to znów może być go za chwilę za mało. Dobra, Patryk, dzięki za info, być może masz rację, faktycznie tak może być. Dobra, tutaj chyba mamy pas, tak naprawdę, on się nazywa chyba rozbiegowy, no tak, rozbiegowy. Tutaj w to miejsce. Taki dla autobusów, aczkolwiek on był wąski, ten pas, tak? Aha, tutaj zielony jedzie, ale mnie puszcza, dobrze, fajnie. Skąd maza pobrałem, Tando? No pobrałem ze strefy OMSI oczywiście, a skąd mogłem go pobrać? Zresztą link masz, Tando, pod opisem dzisiaj, pod filmem. Szkoda, że nie ma zapowiedzi. No szkoda, ale no to jest mas, no. Więc wybaczmy mu to. Pewnie w Solarisach Urbino by on był. No natomiast tutaj w tym mazie mi to przynajmniej nie działa, nie trybi. Tak, faktycznie cały czas się pojawia od momentu... O, i teraz gaśnie. Jak nabija się powietrze, to jest. Być może się pospieszyłem. Lampka od hamulca pali się, bo co? Bo nie podpompowałeś na postoju. No właśnie, też mi się tak wydaje, że niestety na postoju go nie podpompowałem. Siema Mateusz i Wektor, witam. Idea 687, osiedle tysiąclecia, tak zwane. Będziesz jeździł Solarisem? Nie, dzisiaj lecimy tylko i wyłącznie mazami. Dzisiaj odcinek białoruski jest, czyli właśnie z technologią białoruską. Jedyne co jest fajne, to tutaj... Aha, są dwa pulpity, zresztą zobaczycie, bo ja później wezmę inny autobus. Tu się jeszcze przejedziemy raz po tych Katowicach, no bo wiecie, mamy trochę czasu, więc można to sobie przetestować. Pojedziemy sobie jeszcze z innym mazem, innym pulpitem zupełnie, a później weźmiemy jeszcze dwa inne mazy, ale już na Szczecinie. Weźmiemy małego maza i weźmiemy 18-metrowca. Nie ma zapowiedzi, nie ma tutaj. A ja nie wiem, czy w ogóle na Katowicach są zapowiedzi. No nie na wszystkich mapach niestety te zapowiedzi są, także taki jeden szczegół. Ja nie wiem, czy na Katowicach są w ogóle, być może są. Fajny autobus? No taki wiecie, no białoruski, no to już decyzję ja powiedziałem, nie będę podejmował tutaj decyzji za Was. Sami ocencie, jak tam każdy niech ma swój gust, niech oceni, czy Wam się ten autobus podoba, czy też nie. Dźwięki naprawdę ma całkiem fajne, mi się podobają. Natomiast do pewnej rzeczy ja bym się tutaj mógł przyczepić, ale to już wiecie, to jest moja opinia osobiście, tak? Dobra, powolutku wyjeżdżamy, Gostek mnie puści, a gdzie tam człowiek? Ani jeden, ani drugi. Dobra, już, można jechać. Przypominam o skasowaniu bilecików, moi drodzy, kto jeszcze nie skasował bileciku dzisiaj, to zapraszam serdecznie, proszę zostawić bilecik pod filmem i skasować w kasowniku. Cześć Obsąd, witam Cię serdecznie. Czego nie ma? Kierunku? Na tablicy? Jest tablica kolejowy Max. Tutaj jest rozkład jazdy. Wszystko jest. Dobry wieczór, Wąsek. Cześć. Witam Cię serdecznie. Ewidentnie jest nienabity te powietrze w tym zbiorniku i jak tylko dodaję gazu, to on się jednak nabija, ale jak puszczam, to nabicie usuwa się. Dziękuję za Luca. Tutaj tak wjeżdżamy w przystanek. Już czytam. Czekajcie, się tylko wyświetli. Siema. OMS jest płatne. Oczywiście, że jest płatne. Aż bana na TD-ku, rozumiem. No to coś tam musiałeś nawywijać w każdym bądź razie. Dobra. Zamykamy i lecimy dalej. Dobra. No i powolutku do przodu. Przypominam o kupieniu biletu. Kto tam jeszcze nie skasował? Hello. Mazik nie jest zły. Ogólnie tylko musi być zadbany, Patryk. Na Śląsku niektóre są źle utrzymywane i jeździ się w miarę ok.
No wiecie, no utrzymywanie już taboru każdego, czy ciężarówek, czy autobusów, no trzeba o te samochody dbać, czy o niemieckie, czy o kurcze, czy jakieś tam, nie wiem, Ikarusy, te nowe, mówię o tych nowych Ikarusach, czy Mazy, jeżdżą Many, Enele, Jezus Maria, Scanie, jest tego taboru od cholery, teraz te Solbusy przecież. Tych marek naprawdę jest sporo. Sanok chyba robi autobusy przecież te miejskie też, nie? W Lublinie widziałem, że też jeżdżą. Więc sporo tego jest. Dawid, przepraszam, nie przeczytałem, bo mi uciekło. 20 osób nie ma biletów. Bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. Przykro mi, będę musiał was wysadzić. Zaraz, proszę bardzo. No i dojechaliśmy. Zrobiliśmy obiegówkę. Aha, bo wy tego nie widzicie, bo jest przechwytywanie gry. Dobra, wszystko mi wyszło na ok, pięknie. Osoby mi wychodzą. Wiedle tysiąclecia pętla. Zaraz weźmiemy sobie jeszcze tutaj innego Maza z inną deską, ale też 12-metrowca. Także zaraz się tutaj bijemy też z Mazem oczywiście, ale już z innym typem. Ja już sobie otwieram. Ale szybko dzisiaj piszecie, nie jestem w stanie nadążyć. Gdzie można pobrać mapę? Oczywiście strefa OMSI, przypominam, strefa OMSI. Teraz tak, my tutaj mamy Maza 203. Wiem, że tutaj jeszcze inna deseczka była. Już jej szukam. Nie wiem, czy to jest, to chyba z 16 roku jest Maz. Bo tutaj są różne wersje tego Maza. Mam nadzieję, że mi OMSI nie wywali. Zróbmy jakieś inne też malowanko. Dobra, i oczywiście zróbmy sobie te Katowice. Ja wiem, że wy tego nie widzicie niestety. Linia 687. Mam nadzieję, że tutaj będzie teraz Maz, tylko z inną deską rozdzielczą. Przejdziemy sobie jeszcze raz tą traskę tutaj na Katowicach, ale z inną deską. Mam nadzieję, że się dobrze załaduje. Ursusy też jeżdżą właśnie, seedowy, dobrze mówisz. Dobry wieczór, Piotrek. Sanok robi autosany. Dobra, mamy Maza, to jest teoretycznie rok 2016. Zaraz tylko zobaczymy, aj widzicie, jest, już są inne lampki. Teoretycznie troszeczkę jak gdyby inne malowanie. Tak jakby trochę udoskonalony ten mazik jest, ale zobaczmy mu deskę. A nie, no deska to jest ta sama. Darkus Speed. A, dziękuję bardzo. Darkus Speed na nowego kompa pozdrawiam, 20 zł na piwek otrzymany za pomocą PayPal. Dziękuję ci, Darkus Speed, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszego donajcika, za wsparcie na kanale. Słuchajcie, coś mi tu nie pasi, bo nie pokazuje mi się ta nowa decha. Tutaj są jeszcze jakieś inne deski, poczekajcie, coś spróbujemy wykombinować, bo chcę zmienić mu... ten deseczkę inną po prostu, nie? Więc już nam się wczytuje. O, patrzcie, ten się nie chce wczytać. Buźliwiec, SBP. To jest jeszcze jakaś inna ta. Już sekundeczka, sprawdzamy. Dobra, tego puścimy. A my sobie puścimy inny autobus. W zasadzie tego trzeba było wykasować. Chodzi o to, że chcę wziąć Maza z inną zupełnie deską. Pytanie, czy on się wczyta z tą inną deską. Tamten gdzieś... O! Jest inna deska. Właśnie, właśnie. To chciałem wam pokazać. Jest Maz z inną deską. Dobrze, dobrze. Już. Generalnie wygląda on bardzo podobnie do tamtego. Teraz będzie żółte, białe malowanie, przepraszam. Mam tutaj z klimatyzatorem, jest takim wielkim na dachu. Także tak on na chwilę obecną wygląda. I tym mazikiem zaraz właśnie sobie odpalimy go. Jest troszeczkę inna tutaj decha. Inne są te wskaźniki, nie wiem czy to widzicie, na pewno widzicie. Więc ja już go sobie odpalę, niech on tu pracuje. Tutaj gdzieś był kluczyk. OK. I tutaj już go, słuchajcie, pobiję, żeby tutaj te powietrze nabić do zbiornika. Mam nadzieję, że wam się te mazy
Podobają w sumie, no bo to jest taka troszeczkę inna, wiecie, no technologia budowy tych autobusów. Niby takie wyglądają jak zachodnie, a do końca tak nie jest. A nie, czy tutaj ten wskaźnik pokazuje zbiornik ciśnienia. Ja tutaj tego nie widzę za bardzo. Cześć, Ajejek. Tamten w las pojechał, tak, tamten pojechał w las. Andrzej Cupak, cześć, witam. Czy będę jeździł manem? Dzisiaj nie będę jeździł manem. Będę jeździł manem na innych odcinkach. Dzisiaj jeździmy mazem, moi drodzy, mazem. Kierowca pojechał krzaczory, zgadza się. Maz tego potrzebuje. No, jak to ruska maszyna, potrzebuje bicia. Tylko strasznie się go długo bije, tutaj widzę. Masakrycznie długo. Ładny maz, no inny troszeczkę niż tamten. Przynajmniej chodzi o tą deskę. Zobaczcie tutaj ten fotel. Ja go trzymam i go pompuję. Dobra, mam nadzieję, że teraz mi się nie będzie pokazywał. Dobra, ustawmy sobie linię. Ja już ustawiam szybciutko bardzo tą linię. I zaraz startujemy 11.06. To nie, bo jest... Chociaż dobrze, 11.06. Jest ok. Zgadza się. 680 w świetle pętla. Patrzmy się, wyświetlił. Dobrze, wyświetlił się napis linii. Niestety malowanie jest takie, jakie jest. Oryginalne z tego maza. Ok. Mamy 17 minut, więc troszeczkę będę mógł przyspieszyć. Czas 7 minut nawet jeszcze, czyli zróbmy na 12. 12 tam, nie wiem, 4, 5 powiedzmy. Aha, dobra. Źle ustawiłem czas, ok. Czyli trzeba anulować ten rozkład jazdy. Jeszcze chwileczkę, jeszcze raz poprawiam. O 12.30 będzie odjazd. Więc ja sobie już ustawiam 12. Powiedzmy tam 28, nie? No dobra, w porządku, także lecimy. Drive. No i już jedziemy. Już jedziemy. Światła. I troszeczkę innego maza tym razem wziąłem. Jeszcze raz po tej samej mapie, jeszcze raz te same przystanki, także... A później będziemy się na mapę Szczecina teleportowali, moi drodzy. W ogóle oni nie są zainteresowani tutaj wsiadaniem. Nie wiem dlaczego. To jest jakiś bug chyba, błąd. Generalnie oni nie chcą tutaj wsiadać do tego autobusu. Może wiecie co, może to jest dlatego, że to jest mas i oni nie chcą wsiadać. Nie wiem, być może. To jest twój ulubiony autobus w OMSI, bujacz? Nie, absolutnie nie. To jest tylko ciekawostka do OMSI, która wyszła jakiś tam czas temu. Niektórym te mazy się podobają. Ja powiem tak, ja się nimi teraz przyjadę chętnie, zobaczę co to jest. Jakoś tam testowo sobie je włączałem, żeby zobaczyć czy one w ogóle się, czy one chodzą. Ale powiem tak, to nie będzie mój na pewno ulubiony autobus w OMSI, od razu mówię. Dźwięk ma całkiem fajny, natomiast deska tutaj dla mnie jest mocno do poprawy, tak? Natomiast jeżeli komuś się spodoba, no to jasne, spoko. Naughty Boy, jesteś spóźniony. No trudno, dasz radę. Przypominam o skasowaniu bilecików, kto ogląda. Tutaj trochę nawet tych ludzi sobie chodzi po chodniku. Jeżdżą samochody, także jest w miarę realnie, tak jak wiecie, na naszych tam osiedlach mieszkaniowych, to mieszka w dużych miastach oczywiście, no kto mieszka w mniejszych miejscowościach, no to aż takiego dużego natłoku pasażerów no raczej mieć no nie będzie. Dobrze, dojechaliśmy sobie. Mówię, teraz troszeczkę z inną deską ten mazik, to jest Maz 203 model, a są jeszcze dwa inne mazy w tej paczce, bo to jest taka paczka paczka mazów, czyli tu są takie trzy modele. Ja wam oczywiście wszystkie dzisiaj chcę, będę chciał przynajmniej pokazać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jaki jest twój ulubiony? No, nie będę ukrywał i nie będę trochę też zbytnio oryginalny, jak powiem, że MAN NL. Więc MAN mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o autobus. No na pewno podoba mi się też Solaris, tak? Solaris, paczka Solarisów. Ta polska plus Solaris 4 też mi się podoba, no.
Także tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o te moje ulubione autobusy do OMSI. A nie ma darmowych biletów dla widzów. No słuchajcie, a czy jak wsiadacie do autobusu, to macie darmowe? No nie ma darmowych. Nie ma darmowych. Oczywiście wystarczy zostawić, słuchajcie, kciuk w górę. To już jest dla mnie bilecik wystarczający. Naprawdę. Także zapraszam, proszę bardzo, osiedle Tysiąclecia, linia 687, ośrodek rehabilitacji. To Kubix nie. Cześć Krzysiu, witam. Te nowsze Mazy też dodają odczucie bycia szerszymi niż zachodnie autobusy. Tak, tak, też dają takie odczucie. Wąsek, tak, tak. Moim zdaniem dają odczucie, jak najbardziej. Mimo tego, że to jest Maz, ale odczucie jest jednak bardzo podobne, nie? Patryk, ciekawostka, Maz 203 to jakby druga generacja, starszą jest Maz 103. W dodatku obie generacje miały różne właśnie rodzaje świateł. Aha, no teraz troszeczkę wszedłem pod ostrym kątem, no i niestety opona zahaczyła krawężnik. To ja mam bilet od przyjścia. No to wielkie, wielkie, wielkie dzięki. U mnie te autobusy to norma na linii 39, 139 czy 199, codziennie je widzę. Terry Games, napisz ewentualnie, gdzie te autobusy widzisz i na jakich, w jakim mieście to jest, bo linię napisałeś, ale w jakim mieście, dobra? I już będzie super. Niedługo, Albert pisze, niedługo wyjdzie do OMSI Mercedes Conecto. To się opóźnił ten projekt, bo miał być zakończony na święta. A no widzisz, Albert, a jeszcze napisz mi, kto ewentualnie ten autobus będzie wydawał. Kto go będzie wydawał? Ja też jadę na gapi. Kubix, nieładnie, nieładnie. Bardzo nieładnie. Będziesz napiętnowany przez cały odcinek. Kto jeszcze jedzie na gapę? Ręka w górę. Tak, tak, tutaj Bokun mieszka, ja wiem o tym, wiem. Oczywiście oglądałem jego odcinek i wiem, że on tutaj mieszka. On opowiadał tutaj o tym osiedlu. Tak dosyć fajnie to opowiadał, więc mi się to podobało bardzo. Widzicie, ja dzisiaj tutaj nie cisnę w tym OMSI, jadę sobie naprawdę bardzo spokojnie. Cały czas niby jestem przed czasem w sumie. Więc nie wiem, czy ja delikatnie sobie tutaj mogę nawet chwilę nie poczekać. Niech oni sobie powsiadają. Ja wam tutaj pokażę tego mazika. A, chwileczkę możemy poczekać. Zobaczmy sobie go z bliska, tego Maza. Tutaj ma wbudowane kierunkowskazy, oczywiście z boku. Obrysówki ma na dole. Ma tutaj ten model akurat duży klimatyzator, taki na górze. No ten przedni, ten baner świetlny. Nie wiem, jak on to się dokładnie to nazywa. Zobaczmy sobie go z tyłu. Światła mniej więcej. No, wygląda to całkiem spoko. Oczywiście no, ma malowanie białoruskie, ja tutaj nie znalazłem żadnych malowań. Może po prostu też dlatego, że nie miałem za bardzo czasu. Tutaj na górze mamy wydech, spaliny sobie lecą, nie? Mam minutkę jeszcze, także mogę to pokazać. Przystanki są fajne tutaj na tym tej mapie Katowice. No właśnie, ktoś będzie musiał zaraz zrobić kontrolę biletów. Kto nie skasował biletu, ten będzie musiał niestety wysiadać. Co to za miasto, Kotej? To są Katowice, fajny mazik, no taki całkiem naprawdę przyjemny. 12-metrowiec, chyba najbardziej popularny autobus w większości miast. Nie ma darmowych biletów u mnie, nie ma darmowych biletów. Dobra, zamykamy. Kręcamy w lewo, dobra, powolutku lecimy dalej. Nie ma rocznego niewidocznego. Nie u mnie. Można u kierowcy można kupić bilet. Nie ma problemu. Wydaję resztę. Siema Daniel, witam serdecznie, hej. Współczuję jazdą Mazami. To nie musisz współczuć, bo jeździ się naprawdę przyjemnie. Jeśli chodzi o samą jazdę i dźwięk silnika, naprawdę jest nieźle. Gorzej jest wykonaniem tej deski, no do tego bym się tutaj mógł przyczepić, nie? Bo tutaj ta funkcjonalność jest całkiem, nie?
Wygląda to, nawet te siedzenia wyglądają całkiem spoko, nie? No właśnie. I funkcjonalne są te, wiecie, drzwi, także to jest spoko pod tym kątem. Natomiast ta deska moim zdaniem do poprawy jest do mocnej. Zresztą ja tam czytałem opinie wielu osób na strefie OMSI w związku z tym autobusem. No to sporo osób takich, sporo zdań negatywnych też było, nie? Albo takich wyważonych mocno. Kolejny super odcinek, dziękuję. Przypominam naszej grupie Facebooku i możliwość dołączenia do niej w trakcie odcinka na bieżąco. Jasne, jasne. Podaję resztę do swojej kieszeni. Tak, może być i do swojej. Katowice, miasto Wujka Bohuna. Taki wzór, już żeśmy to mówili dzisiaj nie raz. Jest popularny na Górnym Śląsku. Ale Eryk, o czym teraz piszesz? Bo tak nie za bardzo wiem. W Gliwicach mamy linię 850 do Bytomia i w tym tygodniu na stałe jeżdżą dwa mazy, trzy osiowe, chyba jeden taki w okolicy. O, proszę. Ale ja rozumiem, że mazy z tej linii, tak? Czyli mazy tam, one się chyba 205 nazywają, tak? Jaki model jeździ, jeżeli możesz to napisz. Tak, już Krzysiu o tym pisaliśmy i mówiliśmy dzisiaj już chyba z 5 razy. Proszę słuchać, co my tu mówimy. Czemy? Co uważasz o braku sprzedaży biletów w Warszawie i nowym logotę? Powiem tak, mam, jeśli chodzi o pierwszą część pytania, a jejek. Sprzedaż biletów przez kierowców w samochodzie, w autobusie, moim zdaniem, że dobrze skasowali, że tego nie ma. Bo kierowca w Warszawie naprawdę ma tyle roboty przy korkach, przy omijaniu korków, przy wjeżdżaniu i omijaniu samochodów, że jeszcze sprzedaż biletów by zabiła całkowicie jazdę. Zresztą zabijała wcześniej, jak ta sprzedaż jednak była. Więc to, że zostały one wykasowane z autobusów, to jest dobrze. Natomiast nie wiem jak u was w miastach, natomiast w Warszawie sprzedaż biletów. Są biletomaty w autobusach, w środku. Normalnie są zamontowane takie duże elektroniczne biletomaty. Można sobie kartą zapłacić, można tam jeszcze innymi sposobami. Ja kartą zawsze płacę, nie? Także... No i kolejny rozkładzik zrobiony tym drugim mazem, białym tym razem. Udało się. Także takie mam zdanie. A co do... Tam jeszcze pytałeś się o nowym logo T. Myślę, że całkowicie zbędna sprawa. I tak każdy wiedział, że to jest autobus komunikacji miejskiej. One i tak jeżdżą w jednym malowaniu, czyli żółto-czerwonym, że no trudno naprawdę nie rozpoznać, że to jest komunikacja miejska. No ludzie, po co jeszcze ta litera T? Jakie to koszty poniosą za sobą? I tramwaje mają te, coś co może mylić, bo... czy inaczej, że tramwaje mają te, to jeszcze pół biedy. Natomiast, że autobusy mają te, to już w ogóle jest bez sens, nie? Bo powinny być A akurat, jako autobusy. Czy B jako bus. Na zachodzie jak masz autobus, to powiedz na B, czyli bus. A w Warszawie zrobili ty. Na autobusie jest ty. No, to ma być ty od transportu, ale no wiecie. Po co było wydawać tyle kupę kasy, żeby tylko jedną literkę w kółku wpisać ty? Bez sensu dla mnie. Totalne bez sensu wydanie kasy w błoto. No ale wiecie, w Polsce się kasę bardzo często wydaje w błoto, bez sensu, bez logicznego rozumowania. Myślę, że nikomu to nie było potrzebne. I tak wiedział, że to jest autobus komunikacji miejskiej. Proste. No. Napiwek dla superkierowcy to nic złego. A nie wiem, czy wiecie, Paweł, akurat tutaj napisałeś, że napiwki generalnie na zachodzie, normalnie kierowcy, bardziej w krajach południowych, mają taki tip donation, bym tak to nazwał, mają taki kubek tutaj obok kierowcy. Taki dosyć duży i niektórzy jak wychodzą, to nie jest zapłata za przejazd, od razu mówię, to nie jest zapłata za przejazd. Zapłata za przejazd to jest co innego. Mają taki kubek i tam ewentualnie ktoś chce przechodzić, to im tu wrzuca. No, jest coś takiego. Nie wiem, czy ktoś jeździł po Europie jakiejś tam południowej, albo po też Afryce, to zobacz, to kierowcy mają takie właśnie kubeczki. Jeszcze.
na nowego kompa 1000 zł. No, żeby ty jeszcze, żeby jeszcze ten twój Team Donation się przelał na oryginalną kasę, to było super. Dobra, obiecałem, że tylko dwa przejazdy na mapie Katowic. Przerzucamy się teraz na mapkę Szczecina, fikcyjny Szczecin. Tam się przerzucamy, także już mi się zaraz mapka będzie ładowała. Ja wiem, że wy tego teraz nie widzicie, ale ponieważ on tylko przechwytuje grę. Już biorę fikcyjny Szczecin i wczytajmy ostatni stan mapy. Zobaczymy, czy się z tym mazem czyta, bo ja tam też maza próbowałem. Teraz spróbujemy maza krótkiego i maza 18-metrowca, także już 12 nie będę brał. Nie, bujacz, niestety warszawski biletomaty w Warszawie nie mają płatności gotówką, ale mają kartą, a ja korzystam z karty i dla mnie to jest super. Gdzie mogę, to korzystam z karty. Hejka Betty, dobra, ładuje mi się mapka. Powolutku coś tam się wbija. Aczkolwiek mi się to z innym autobusem akurat wbija. Także będę musiał ten autobus zmienić, ale mapka się ładuje, co nie? Dajcie sekundkę, ona się już tutaj... Linia, pojedziemy sobie linią 357, akurat no nie tym mazem, będę tego maza chciał jednak stąd wykasować. Weźmiemy sobie innego maza. A już sobie mazika jakiegoś innego weźmiemy. Weźmiemy sobie na tą linię maza... Tylko niektóre mazy tu nie działają, także nie wiem dlaczego, nie? Znaczy wywala OMSI. O, jest krótki mazik. A co? A pojedziemy krótki. Jest fikcyjny Szczecin, jest. Dobra, i teraz to jest linia 357, tak? To się nazywa Stołczyn, tak? Już szukamy. Ja wiem, że teraz wy tutaj nic nie widzicie. Jest Stołczyn 357, ale już sekundka, już zaraz się mapa odświeży. Jest przechwytywanie gry w OBS-ie i dlatego wy tego nie widzicie. Dobra, już autobusik się nam tutaj drespił. To jest malutki mazik, nie wiem, czy to jest 8-9-metrowy autobus. Tylko z dwoma drzwiami, króciutki mazik. Godzinkę mamy ustawioną na chwilę obecną. Ja sobie ustawię, powiedzmy, 9 rano. Żebyście wy też coś widzieli, nie? No, także tak wygląda ten malutki mazik. Śmiesznie wygląda, ale jest fajny. Ustawię sobie rozkład jazdy. No, tam już widzę, że man wjeżdża, już się tam ładuje. 357. Startujemy ze Stołczyna, jedziemy do Złotokłosu. 9.53. 357 do Złotokłosu. Ja już szukam tej... Poczekaj stary, zaraz ci odjadę. Poczekajcie, ja muszę to ustawić, także muszę się teraz tym zająć. Jak wam zacznę odpowiadać na pytania, to zaraz będziecie się pytali, dlaczego nie jadę i tak dalej. Więc już szukam. Tu jest strasznie, wiecie, dużo linii, więc zanim ja to znajdę, to troszeczkę minie. Ja dalej nie ogarniam tego całego Ibisa jeszcze, więc robię to zjazd 357 Stołczyn. Dobra, jest. No nie ma tutaj polskiej czcionki, ale tak na zielono się świeci. Ale też śmiesznie. Dobra, odpalamy to. Ustrojstwo małe. Teraz tak, gdzie to ma kluczyk? To ma kluczyk tutaj na dole. Ok, nabijemy mu. Ja mu tutaj trzymam. Odpalimy światełka. Oczywiście. Tutaj są jeszcze jakieś przyciski, ale mi to nie działa. Nie wiem dlaczego. W oryginalnym tutaj też działa, czy nie działa. Na razie bijemy go. Pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. O, z rury mu tu wali. Dobrze. 9-metrowy si pisze, dobrze. Pozdro od Nitra. Pozdrowcie Nitra. Stołczyn, dobra. To też pozdrowcie Nitra. Ale tutaj ten mazik tutaj zadymił. Okej, okay, mamy 12. Czekajcie, zaraz zobaczymy w rozkładzie, jak tam jest odjazd. A odjazd mamy 9.53.
Więc ustawmy sobie tam 9, 51. Okej. Oko. Pytanie teraz tak. Dlaczego ja tutaj nie mam ludków żadnych? Aha, bo tam jest, dobrze. To w sumie mogę tam podjeżdżać, nie? Czemuż by nie? Okej. Teraz... To jest skrzynia ręczna? A to jest skrzynia ręczna. A ty... Człowieku, ty... Ja to ja nie wiedziałem, że to jest... A, widzicie, to jest skrzynia ręczna i tutaj trzeba iść na ręcznej, dobra. Takie jajca, jak berety. Dobra, jedziemy w takim razie. A, no i zgasz mi, oczywiście, bo ja nie włączyłem tego. Ale dobra, fancy, ale tutaj lamisz teraz. Spoko. Dlaczego oni nie wsiadacie? Ej, misiek. Trzeba zbić na neutrala, tak? Tak, dobra, już jest ok. Mam nadzieję, że wy to widzicie, czy nie? Powiedzcie, wszystko dobrze widać? To nie wiem, dlaczego oni mi tutaj nie... Aha, bo ja źle ustawiłem tego. Oczywiście lecimy do Złotokłosu, a nie do Stołczyna. Jezu, do Złotokłosu lecimy. Źle ustawiłeś. Ty dziwisz później, że ci to nie działa. Złotokłosu oczywiście. Teraz może... Siądą. Też nie? Nie interesuje was? Siatka tutaj? A, interesuje was. Dobrze. Teraz wsiadajcie. Halo, halo, Złotokłos, dobrze, dobrze. Fakt. Dobra, zamykamy. I teraz będzie się Fancy męczył ze skrzynią. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Czy masz mapę Aachen? Nie mam jeszcze raz, X. Nie mam. I pozdrawiam ciebie. Linia 357, kierunek Złotokłos. Tak, seedowe, już ją mam. Dobra, ruszamy. Ale jajca, normalnie jak berety, jazda tym autobusikiem małym. Śmieszny jest, ale powiem wam, że fajny. Człowieku, gdzieś ty pojechał? Przecież to nie ta strona. Moment, czekajcie, czy ja dobrze pojechałem? 357 był w którym kierunku? Zobaczmy. 357 był w prawo, a ty pojechałeś w lewo. O, Fancy. Słabo to, żeś zrobił. Ale zrobimy sobie, objedziemy sobie pętlę i pojedziemy tamtą stronę. Ale fajny ten autobusik jest mały. O, mówię wam. O, jak się fajnie tym jedzie. Super, super sprawa. Cześć pan Szpachelka, dobry. Ale ten mas jest świetny. Ale ten mas jest świetny, powiem wam tak. Dużo lepszy niż tamten. Och, jest dobry. No i dobra, i lecimy. Siemka, siema, jak już mówiłem. Mazy w Lublinie, mieszkam tam. Nie widziałeś mazów w Lublinie? To są zdjęcia. Jedziemy sobie cztery dyszki. Teraz musisz tutaj kontrolować tylko Fancy, gdzie tu masz jechać. Ale fajny ten autobusik jest, taki mały. Kurdupel 357. Cały czas tędy lecimy. Jest fajny. Oj, tutaj widzę, że na tej mapie nawet jest lepiej ona zoptymalizowana. Także pod tym kątem to jest dobrze akurat. Cześć Dawid. Witam cię, hej. Fajny autobusik, ten mi się podoba. Dużo bardziej mi się podoba tamten. A wy nie wsiadacie? Aha, że to jest... Dobra, przystanek tymczasowy. Dobra, oni tu nie chcieli wsiadać. Dobra, spoko. Już ogarnąłem.
w maszynie cię nie może włączyć. Tak, Maciej, ja już wyłączyłem te cienie, już mi działa, to wiesz? Już jest dobrze. Także następny odcinek z maszyny 18.1 będzie bez cieni już. U nas w mieście takie latały małe. Oj, fajne są, mówię wam, naprawdę, podobają mi się. Gram na... Tak, gram na kierownicy, oczywiście, że tak. Naprawdę fajnie się, przyjemnie się tym leci, malutkim takim ustrojstwem. Wiecie, ja może z tej strony wam go pokażę. Jest naprawdę fajny autobusik. Ja w ogóle tutaj tej swojej linii nie widzę, 357. Ja znowu źle pojechałem? Hello. Moi drodzy, czy ja dobrze pojechałem, czy nie? Patrzyliście, czy nie? Bo ja... Patrzcie, ja nie widzę tutaj swojej linii. To mnie troszeczkę martwi. Cholera jasna. Czyżby tam nie było skrętu? Hello. Fajna blondi, no. Spoko. To tak, ani oni nie wysiadają, ani nie wsiadają. Więc mi się wydaje, że ja tutaj coś źle zrobiłem. Bo w złą stronę pojechałem. Ogarniacie, czy nie bardzo? Bo ja już nie za bardzo teraz to ogarniam. Siema Jakubek, jeszcze raz witam. W Tychach będzie montownia Mazów? Tysiące kary, a no tak. Zgadza się. Dobra, wiecie co? Tutaj się kończy mapka. Także zrobimy tak. Ja wiem, 3000 kary za to, że pojechałem nie w tą stronę. Zrobimy tak, objedziemy sobie te drzewo. Bo ja chyba źle pojechałem, moi drodzy. Więc objedziemy sobie tutaj to drzewko. Wjedziemy sobie na drogę i będziemy szukali mojej linii. Bo coś mi się wydaje, że ja źle pojechałem. Ale pierwsze słyszę, że będzie montownia Mazów, kurna. Wydaje się, że to nie ta linia tutaj. Tak, szybka nawrotka była. Źle pojechałem, tak, tak. No nie, rośnie opóźnienie, rośnie wąsek, zgadza się. Słabe są tekstury. Wiesz co, chyba ten model w ogóle jest chyba lepszy, mi się wydaje, niż ten, który ja przed chwilą wam pokazywałem. No, polscy kierowcy, tak. No, chyba się zagadałem z wami jednak i źle jadę. Szukałbym mojej linii. Na zewnątrz ładny, a w środku ta deseczka, powiem wam szczerze, no nie jest zła. Teraz wydaje mi się, że na tak wąski model, to akurat on nie powinien tutaj zahaczać o ten krawężnik, a jednak tutaj się czasami najeżdża. To 357, no i gdzie ja miałem jechać? Hello. Kierowca ma prawo zmienić trasę, tak? Zresztą, kto ogląda ostatni odcinek Wujka Bohuna u prawdziwego kierowcy, to na pewno słyszał, że tak jest, takie prawo ma. Nieźle, nieźle, no nieźle. Cześć, Peter! Nie mogę się tu połapać w tej linii 357. Jadę mazikiem. Z tym, że wiesz co, widziałem to malowanie tam, co u ciebie jest na stronie. Nie byłem sobie w stanie z tym poradzić. Chyba to jest proste, ale jakoś mi to nie szło. Kurczę, ja muszę tą 357 zobaczyć. Gdzie ja tu mam jechać, bo ja się tutaj gdzieś zapętliłem. Nie wiem, gdzie mam jechać. Hello. Pokazuje mi zjazd. A 357 pokazuje mi prosto. I tu jest wjazd. No dobrze, ale ja miałem jechać do Złotokłosu. Nie? Zobaczcie, tu są te przystanki. Stolczyn, później jest Jordanów. No i coś jest nie halo. I coś jest nie halo. Dobra, lecimy do przodu, nie wiem. Jest tutaj, te helpery dla mnie tutaj źle są oznaczone, ale... Janosika. Trudno, podjedziemy tutaj. Zobaczymy, czy on w ogóle będzie chciał wsiąść, ten gostek. No nie. Jest niezainteresowany w ogóle. Dobra, podjadę sobie tam do przodu jeszcze. Teraz zobaczymy. Albo mapa jest zwalona. No, być może, Maciej, być może. Ale ten mazik jest, bardzo mi się podoba. Śmiesznie się nim jeździ. Teraz zobaczymy, gdzie jest ta linia 350. Iść prosto. No jadę, jadę. Jest 3 dychy tylko na tym zakręcie. Mazik jest całkiem spoko. Podoba mi się.
Piotr Mal, a nie w lewo trzeba skręcić. Nie no, w lewo to pętla jest, z której startowałem. Błażej, cześć, siemanko, witam. Zobaczymy, jedziemy do przodu, zobaczymy. Być może ktoś po prostu nie dodał tego. O, wydaje się, że to jednak tutaj. Jest 357, czyli jesteśmy na tej linii dobrej. Ale to widzicie, nie było helpera przy tym, dlatego ja zgłupiałem. Dobra. O, wiecie, i kopitka se wsiada. Ale mazik jest spoko. No ten mi się bardzo podoba. Jak tamten mi się średnio podobał, no to ten mi się bardzo podoba. Jest dobry. O, bo zaraz sprzęgło spalisz. To 3 razy sztuka, zgadza się. Tak, jeden z lepszych symulatorów oddających realność prowadzenia autobusu, to na pewno. A, od Tokarem, tak, tam, wiem o czym mówisz, Peter, to są te tureckie autobusiki, zresztą jak byłem w Turcji, zresztą 3 razy byłem w Turcji, tam jeździ tego od cholery, nie? Ale jest, w ogóle się przyjemnie jeździ takim maluchem. Wiecie, czego mi brakuje? Kiedyś był fajny Alpino, Solaris Alpino był, taki malutki. Nie wiem, czy on jeszcze funkcjonuje tutaj w OMSI, czy da się nim jeździć. Natomiast Jordanów, nie, no dobrze jadę. Natomiast w realu wyszły Solarisy krótsze chyba, 10, tak? One się nazywają. Albo 9, albo 10. O! O, to nie jest dobry znak. Czekajcie, gdzie jest OMSI? Loading objects. Mamy freeza. Czekamy. Chyba się mapka zawiesiła. Moi drodzy. Kiedy wtedy dwójka? Już niedługo, Dawid, wyczekasz. No i niestety, chyba dupa z tego będzie, z tej mapy. Bo nam się OMSI zawiesiło. Tok poszedł w ruch, Janeczek. Tak. Solaris Alpino, masz w paczce, jeżeli posiadasz takową paczkę. Mam Solaris, ale tam Alpina, Albercie, nie widziałem. No, a, no. Słuchajcie, chyba się mapka zwaliła. No niestety. Nie pojedziemy, ale troszkę i tak pojeździliśmy dzisiaj. Szkoda, bo mi się tak dobrze jeździło tym mazikiem. Ale wiecie co? Zobaczymy, co tu się wydarzyło. No dupa. Kielka. Zróbmy coś innego. Zróbmy nową grę po prostu. I ja się wczytam też na fikcyjny Szczecin, ale w innym miejscu. Także wczytamy jeszcze raz mapę. Zobaczymy. Ajcie, damy radę tutaj akurat, no. Zróbmy zupełnie innym miejscu, się zrespimy, nie? Na jakąś, zupełnie jakąś inną linię. Nie wiem, 275 może. Zobaczymy. To nam czy nie. Dobra, mapka się wczytuje, więc poczekajcie sekundeczkę, zaraz zobaczymy. Tak, wezmę inną, znaczy mapę. Wiesz co, Szczecin fikcyjny wbijam jeszcze raz, tylko z inną zupełnie. W innym miejscu, o tak. Pipi, cześć, witam. Jaka mapa teraz? Ta sama, Barteko. A jeżeli fikcyjny Szczecin jeszcze raz mi tutaj się, że tak powiem, postawi, to weźmiemy jeszcze inną mapę. Zobaczymy. Chmura, cześć, dobry. Uroki OMSI, tak, Jakubek, zgadza się. Wczytuje mi się jeszcze ruch AI, zobaczymy, czy się wczyta. No, Szczecin jest fajny, naprawdę, ta jedna z lepszych map. Solaris Alpino 8,5. Solaris Urbino 10, 12. Teraz tak, tutaj mamy linie takie jak 178, osiedle Mścienino. Dobrze czytam, 178 i ja chcę wziąć tego małego mazika, bo on mi się podoba. Więc już wbijam z małym mazikiem. Może być biały, fikcyjny Szczecin, linia 178, a tutaj jest w ogóle linia jeszcze inna, 275. Kurczę, dziwne. Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Mapa się zaraz będzie ładowała.
Oho. O, czuję problemy. A. Nie, coś jest z mapą nie tak. Jakichś obiektów brakuje. Dziwna sprawa. Dobra, zróbmy jeszcze inaczej. Wejdziemy po prostu, wejdziemy na pulpit główny i wstawiamy inną po prostu mapkę. Jaką, może na Bydgoszczy pojedziemy, dawno na Bydgoszczy nie jeździłem. Mam nadzieję, że ona mi zadziała. Już ją wczytuję. To jest linia tylko 70, dobra. Inna mapa, tak. Nie, fikcyjny Szczecin, coś się tam, jakichś obiektów chyba brakuje. Ewidentnie wywala, nie? Także poczekajcie jeszcze sekundę. Mam nadzieję, że się wczyta. No to jest OMSI, to jest OMSI, no. Jest to mapa chimeryczna. Chimeryczny symulator jest bardzo. Dobra, wczytuję się jeszcze. Może być Warszawa Rembertów, ale tutaj Mazów nie ma, a jejek akurat, wiesz? Zresztą ty chyba też jesteś z Warszawy, to wiesz o tym. No, coś tak, Albert, coś jest ze Szczecinem nie tak, nie wiem. A jest Szczecin świetną mapą, także nie wiem o co chodzi. Być może jakiś patch był, czy nie wiem, update, o którym ja nie wiem. Dobra, uwaga. Zaczynają się tekstury ładować. Mega powoli, ale się ładują. Nie wiem, ja to zawsze mam problem. Jak sobie chcę normalnie pograć, to jest ok. Jak tylko chcę zrobić live'a i pojeździć tutaj, żebyście wy też widzieli, no to jest dramat wtedy, to jest dramat, nie? O kurnia, jak to się wolno tu ładuje, te wszystkie tekstury. O panie. Dobra, już wszystko się poładowało. Dobra, helpery są. Linia 70. Weźmy sobie autobusik. Ja chcę jechać tym moim małym. Ach, mordę. Przecież tutaj nie mam tego. Przecież tutaj hofa sobie nie wgrałem. Kurna. Muszę zobaczyć, jakiego mam hofa tak naprawdę. Mam tak, Katowice, mam Szczecin. Mam Lublin. No na Lublin możemy wskoczyć. Tylko Lublin jest mapą taką mocno wymagającą. Także jeszcze raz będzie nowa mapka. Przepraszam was za to. Ale po prostu tutaj nie mam hofa. A nie chce mi się teraz szukać tego. A więc idziemy na Lublin, dobra? Projekt Lublin. Już się ładujemy jeszcze raz. Dzisiaj skaczemy po tych mapach. Ewidentnie. Ale co zrobisz, panie, jak nic nie zrobisz? Może tutaj, chociaż nie, musiał się tym małym maluchem przejechać. Chociaż wiecie co, mogę wziąć 18-metrowca. To już decyzja zależy od was. Tak, na Lublin wskakuję, bo tam jest hof. Hof. No nie, Peter, już nie będę, wiesz co, tego hofa, już wczytuję ten Lublin, nie? Kuba, ja wiem o tym, tylko wiesz, trzeba było tutaj poświęcić chwilę czasu, a chyba mi się nie chce tego robić teraz. Także Lublin wbijam. Aha, jest już wersja poprawiona, 1.1, dobra, dzięki, tester. 18-metrowca, tak? Przeguba chcecie? No dobrze, porząsiu. Będzie przegub. Ale maza, bierzemy maza. Już wybieram go, poczekajcie, sekundeczka. To był maz, jak on tam się nazywał? To był maz 200... 206 chyba to był. Maz 206. Już patrzę, czy jest projekt Lublin. No jest, dobrze.
Czekajcie, Mas 206, nie, to nie był ten, 226, czy 215, już teraz sam nie wiem. Teraz zobaczymy, jaki to był Mas, przegubowy. Nie, to też nie ten. Mas 215. Czekajcie, poczekajcie, nie, ani nie 105. O, chyba OMS się wywaliło. Nie, dobrze jest, dobrze jest. Teraz tak, z linii Szczecin, projekt Lublin. Ale dzisiaj się męczę z tym OMSI, niesamowicie. Ja zawsze tak muszę mieć. Ja zawsze tak muszę mieć, że ja się muszę męczyć z jakimiś symulatorami. I to na wizji, to na live'ie. Dobra, coś tam się, słuchajcie, ładuje, ale znowu się pewnie wkurzę i się mapa nie doładuje do końca. Ale to jest OMSI. OMSI żyje swoim życiem. O! O! Mamy! O! Chyba będzie działało. Ach, kurnia. Dobra. Dobra, w porządku. Mas się załadował. Przegubowiec 18-metrowy. Ile tu drzwi ma, trzu? Ludzie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć par drzwi jest. Jezus Maria, jakiś garb mu wyrósł tutaj. Co to jest? W garbie. To klimataka białoruska? Klimatyzacja białoruska. No dobra. Ustawiamy najpierw parametry. Najpierw linia 55. Startujemy 12.24 z Felina, tak? 12.24. Linia 55. Jedziemy do osiedla Oiny. Ha, nie ma polskich czcionek, dobra. No nieważne, ważne. A, i tu jest ten nowy pulpit, właśnie. To jest to, co wam chciałem pokazać. Zobaczcie, to jakiś wybajerzony pulpit jest w ogóle. Taki niby dotykowy. Taki bajerancki ma być tutaj, nie? Nowoczesny, tak. No dobra, ale trzeba odpalić Maza, bo zaraz on będzie się tutaj dusił. Okej. Okay. Nabijmy mu powietrze. Odpalę światła. Okej, okay, biję mu powietrze. Gdzie on ma rurę? Tutaj ma rurę. Tutaj ma rurę. Tu ma Piotrek, a już ci chyba mówiłem. Nie martw się, pracując, kiedy czytuję projekt Białystok, to jest czasami mi OMSI odwala i w ogóle czarna magia. No, Kuba, wiem. To jest OMSI. Bije się powietrze, widzę, że zaczyna wstawać powoli. Do góry, mazik. Pneumatyczne są poduchy tutaj. Lublin, miasto inspiracji. Oj, tak. DB's Box. Cześć, cześć. Wiesz co, no godzinkę sobie już jeździmy, no. Mazami dzisiaj, mazami. Cześć Dariusz, przypominam, zostawcie dzisiaj bilecik pod filmem, zostawcie bilecik. Bardzo bym was prosił. Lubię te wasze bileciki, lubię jak też macie skasowane. Przekasujcie swoje bileciki dzisiaj. Jeśli nie wiecie, co to jest bilecik, to widzicie mniej więcej to w tym miejscu. To jest bilecik. To jest bilecik dzisiaj. O, właśnie. Dzięki. Dwa doszły skasowane. Bardzo dziękuję. Dobra, mam nadzieję, że już się nabił. Dobra, i podjeżdżamy już pod przystanek. Teraz podjeżdżamy, zabieramy pierwszych. W zasadzie jedną pasażerkę, bo tylko jedna czeka tym razem. No i tutaj jest taki przycisk, tego co pamiętam, który otwiera nam chyba... Nie, to nie ten, przepraszam. Nie, to nie ten, moment. A, to ten, widzicie, to ten otwiera wszystkie drzwi. Tak. Jedziesz na gapę, Maciek, nieładnie, nieładnie z twojej strony. Jeszcze się przyznajesz tu już w ogóle. Wiesz... Niestety tutaj wytykany. Nieładnie jest jeździć na gapę.
Felin Europark, stąd zaczynamy dzisiaj. Ja osobiście tutaj nie znam tego. Felin, no to nie wiem, to jest chyba jakiś sortownia, tak? Sortownia poczty. W każdym bądź razie, no coś w tym stylu. Idziemy dzisiaj ruskim mazem. A jakim ruskim? Tfu, wróć, białoruskim. Białoruskim mazem, zobaczmy sobie z wnętrza, jak to wygląda. A, to jest ten słynny taki obrotowy, słuchajcie, środek tego autobusu. Przegub, tak zwany przegub. Jak tutaj kiedyś jeździłem w Ikarusach, to tych skrętnych z ośką tutaj lubiłem sobie nogę stawiać. Tutaj między tym nogę stawiałem. Także dziękuję za wszystkie bileciki skasowane. Zamykamy wrota. Zamykamy wrota i jedziemy mazem dalej. Zobaczymy, jak się tym jeździ. Cześć Bartek, witam. O mnie, tak, były Katowice w Awas, zgadza się, były. Natomiast miały być Szczecin nam się tam nie za bardzo udał. A sobie zobaczę, czy tutaj coś jedzie. W ogóle muszę sobie tego Ritraka skalibrować, żeby mi to działało, bo jednak będzie dużo lepiej, nie? Dziękuję za skasowane bileciki. Tutaj mamy znak stop, także weź no się zatrzymaj. W sumie nic nie jedzie, możesz dawać. Dźwięk bardzo fajny, bardzo przyjemny dźwięk jest tego autobusu. Ten pulpit taki jak gdyby bardziej nowoczesny, jest taki bardziej bajerancki, nie? Nawiewy jakieś, jak widzicie, inne sprawy. Cześć DJ Beat, witam Cię. No to jest Lublin, także tutaj obiektów będzie 1 100 000. Przygotujcie się tutaj troszeczkę na lagi. Także nie piszcie, Jezus, jakie mega lagi, no to tak, tak będzie, to jest właśnie... To jest Lublin, tak? Te obiekty się dopiero zaczną doczytywać, im będziemy wjeżdżali tutaj w głąb. A już jest 60, więc ja bardziej nie cisnę. Jakiś przystanek jest chyba za sygnalizacją, za skrzyżowaniem. No dobra. I tutaj sobie wjeżdżamy. Dźwięk jest bardzo ładny, powiem wam tak. Dźwięk jest tak jak z płatnych modeli. Nie wiem, czy on czasem nie jest wzięty z płatnych modeli, ale... Ale jeździ się całkiem fajnie. Okej. Tak ten mazik wygląda. A wygląda całkiem fajnie. 18-metrowiec. Chyba powiem wam tak, lepiej wygląda jak ten 12-metrowy. Ale bardzo mi się podoba ta dziewiątka, ten 9-metrowy mazik, ten wywarł na mnie niezłe wrażenie. No tutaj mamy pełny automat, także jedzie się dobrze. Dotyczy się też OMSI, tak? Dobry, okej, okay, dobre. Takie mazy 205, 215 ma MPK Tychy i co? Klosok? A co to jest Klosok? Marcin Jasiński, wytłumacz mi. Uspokoiło się. Zapowiedzi, no brak. Zapowiedzi Cicidowy brak. Ja będę mógł zapowiadać. Ewentualnie słownie. Dobra, ładują się kolejne obiekty. Niestety. To jest właśnie OMSI. Tutaj widzę, że będziemy sobie na prawo wjeżdżali i zjeżdżali już z tego elementu tutaj. No lepszy niż, no dużo lepszy niż 12-metrowiec. Ta 18 jest naprawdę dużo lepsza. Reduksim też, cześć, witam Cię serdecznie. No to jest, mówię, to jest tutaj... to jest Lublin, więc lagi będą, proste. Tutaj jest jedna z bardziej takich wymagających map, nie? Dobra, zobaczmy sobie, czy tutaj nic nie wjeżdża. Na skrzyżowanie. Prywatny przewoźnik, dobra, dziękuję. Mam pytanie, czy da się wgrać mapę do Eurotracka bez dodatku Francji, Włochy i ekspansji? Ale jakiej mapy? Bo każda mapa swoje ma wymagania, więc pytanie, o jaką mapę pytasz? Tego, że akurat żeś nie napisał. No teraz to ja mam tutaj pierwszeństwo, także ty mi się kstuj akurat. No tak, tylko że ty ruszasz. Super, świetnie, brawo. A, staniemy tutaj. A co mi szkodzi? Nie mam czas. Podoba mi się tutaj.
Te przyciski mi się podobają. Wiem, że to jest tam na żądanie tutaj na zielono, ale nie, to nie jest to. Warbus ma mazy, no widzisz, czyli tych mazów jednak jeździ sporo. Ja powiem tak, ja może dla mnie to jest egzotyczny autobus, bo ja tego u siebie w mieście nie widziałem, nie? Może pod tym kątem. Nie wiem, być może, wiesz, odbanuje jak mi przejdzie. Na razie mi jeszcze nie przeszło, także na razie muszą poczekać. Dużo cię ominęło. No, godzina cię ominęła, tak? No, troszkę lagi są, wiadomo. Ale Poland, jaki Poland? Chłopie, tych Polandów są dwa albo trzy. Napisz jaki Poland, konkretnie jak się mapa nazywa. Nie napisałeś Poland. Co? Poland Rebuilding, Great Poland, jaka mapa jeszcze? Dobrze. Zapraszam panią. Coś tutaj tak mało tych osób jest. Pewnie tam w centrum Lublina będzie więcej. Coś się wydaje. Ale jeździ całkiem fajnie, naprawdę. Ten maźnik jeździ całkiem fajnie. Mnie podoba. Piękny ma. Cześć, Witek, witam. Cześć. Zapatrzyłem się teraz na czat. A jedziemy 50. Znowu doczytują się obiekty. Kolejne zresztą. Białystok jako jedyny w Polsce ma mazy 105. 4 sztuki. Moje ulubione autobusy. Śmieszne i w ogóle. Nie wiem, nie widziałem tych mazów, więc ja się akurat na ten temat nie będę wypowiadał. Kurczę, jakie tu są zatoki. Witosa, Kerfur. No, witam, zapraszam. Pojedziesz, no dziewczynko? Pojedziesz, super. Do szkoły jedziesz, czy co? Pytam. Dobra, nie będę się już nic pytał, bo zaraz tutaj sobie pomyślicie, że ja... Jakiś jestem... komu nie wiadomo. Spokojnie, ja mam też córkę w takim wieku jak ona, także... Tylko pod takim kątem. Kiedy live simulator straży pożarnej? Do końca tego tygodnia, a koniec tygodnia dla mnie się kończy w niedzielę. Także do końca tego tygodnia Typis Box będzie, więc trzeba tylko wyczekać. Trzymaj się, Ajejek, dziękuję za to, że byłeś i tutaj udzielałeś na czacie. Dzięki wielkie. Następny przystanek Witosa Makro. Dobry. Dobra, i tutaj mamy jeszcze jedną osobę do zabrania tanku. No niestety mapa Lublina to jest mega wymagająca mapa, no. Myślałem, że będzie troszkę lepiej, a OBS-em jest masakra. Ale, moi drodzy, będę testował nowy program do streamowania. To jest ten, który ja posiadam, czyli nazywa się Mi Release Action. Weszła nowa beta i ja na tej becie będę sobie testował. Myślę, że zrobimy sobie ze dwa live na tym Mi Release całym. Tam pewne nowe rzeczy powchodziły, więc zobaczymy jak z wydajnością. Może będzie dużo lepiej niż na OBS-ie, więc dla was to na pewno będzie lepiej. Dobra, ładuje się helper i ja widzę, że ja muszę tutaj na skrzyżowanku sobie na rondzie jechać na lewo. Seedseedowy, dobrze, a jakie miałeś zbanowane konto w takim razie? Seedseedowy napisz. Bartrix, czy jakieś inne? Ale prosiłem, tak? Jakbyś pewnie słuchał, to byś nie był zbanowany. No ale jednak postanowiłeś sobie jaja zrobić, a ja wczoraj byłem w złym humorze i skończyło się jak to się skończyło. Niestety. Krzysztof, cześć, hej. Następny przystanek Pogodna. Moment, bo to się wczytuje. A wczytuje.
Pogodna, no miałeś rację, miałeś rację. Dobra, oni sobie już tu podchodzą, ja podjeżdżam. Mazem jeżdżę, Boże. Kto by pomyślał w ogóle? Pomsi mazem jeździć. Były w Gdańsku, były w Katowicach i Elblągu. Nie mówcie, że tyle mazów jeździ po Polsce. Ja pierdzielę, w szoku jestem, moi drodzy. Jestem w szoku. Myślałem, że głównie Many i Solarisy w Polsce królują. A tu się okazuje, że i mazów dużo jest od cholery. Partrix, tak myślałem, tak myślałem. Dostaniesz kredyt zaufania, więc mam nadzieję, że go wykorzystasz. I nie zawiedziesz mnie drugim razem. Rozumiem, ale akurat trafiłeś w zły moment. Powiem ci tak, Bartrix, trafiłeś w zły moment. Bardzo. I dlatego tak się to skończyło. Dobrze, dostaniesz dzisiaj kredyt zaufania. Sonoko autosony królują. No, nie dziwię się, Hapajek. Nie dziwię się. W sumie to jest miasto, gdzie oni je produkują. I Mercedesy. No, Mercedesów też jest dużo w Warszawie. Dużo konekto jeździ. Babcia w drzwiach? A, no jest, no faktycznie, babcia w drzwiach, tak. Zgadza się. Dobra, ruszamy zaraz mazikiem. Ale ja pierdzielę, jaka ta mapa to jest. To jest hardcore dla komputera. Ale jest świetna, no ale jest no niestety zabójcza. Pierwsze mazy 203 pojawiły się w Orbus Bydgoszcz. Przyjęty przez Warbus Mobilis. No Mobilis to znam tą firmę, bo i w Warszawie jeździ, a Warbus nie znam. Nie, jażdę mazem. Mazem, Maciek, jadę. Świnoujściu jeżdżą Solarisy. No Solarisów to jeździ od cholery, ciut, ciut. Tak, Maz 203, zgadza się. Do Białegostoku na jesieni przyjadą dwa hybrydowe Volvo, Kuba pisze. Ale jakie Volvo? Jeżeli możesz, to napisz, jakie modele tego Volvo. O tych modeli chyba jest tam chyba dwa albo trzy. Jeden z hybrydowych chyba Volvo 7900 chyba po Warszawie jeździ. Taki biały. Bez żadnego specjalnego malowania. Massive Man to moje najlepsze autobusy. Nie wiem, powiem wam, widzę, że strasznie chwalicie te mazy tak z reala. Aż w szoku jestem, aż jestem w szoku. Opowiem szczerze. Nie wydaje mi się, żeby aż tak białoruski produkt był super w porównaniu do tych zachodnich, no. Ale piszecie, że jest to 7900, no właśnie. Tak jak myślałem. W Warszawie jeden z... Ale Gostek, ty mi tak nie zajeżdżaj, drogi, no. Jeden, mówię, jedna sztuka jeździ po Warszawie, chyba bardziej testowo ona jeździ, ale jeździ cały czas, bo jeszcze ją widzę. 7900. Ale tym mazem akurat, przegubowcem 18-metrowym, mi się jeździ bardzo dobrze, muszę wam powiedzieć. Dzisiaj tutaj po mapie Lublina teraz. Całkiem fajnie. Oczywiście no mapa wymagająca jest mega pod kątem graficznym, ale... Ale mazem mi się jedzie dobrze. Mas, następca Jelcza na rynku polskim. No chyba z tego, wiecie, no chyba z braku tego, że Jelcz nie robi tych autobusów. No, pewnie dlatego. Ale są autosany. No nie wiem, jak te autosany tam w realu. Aha, no powiem wam, że po Warszawie strasznie dużo jeździ tych solbusów. Nie wiem, jakie wy tam macie zdanie o tym solbusie. Tam parę razy jechałem, no bardziej w środku to co wam mogę powiedzieć. No wsiada się na siedzeniu, tak jak i tu ludzie siadają, no i się jedzie, no. Także, no one jeżdżą, no. Jak tam, co o kierowce o nich mówią, to nie wiem. Ciężko powiedzieć. Brzydkie wnętrze, ale teraz matamet czego? Tego maza dzisiejszego, czy o czym piszesz konkretnie? Paweł, Many i Solarisy są stosunkowo tanie i ekonomiczne, stąd ich popularność. No Many, czy takie tanie są, to nie wiem. Po Toruniu oprócz Manów i Solarisów jeździ jeszcze kilka Ursusów. No, tych Ursusów się coraz więcej pojawia, bo i w Warszawie jeździ koło chyba 10 sztuk. To są elektryczne autobusy. Laguje mapa głównie, tak? No niestety, ta mapa... Nie znam osoby, której by nie lagowała, o tak.
Jeżeli znacie jakąś osobę, która nie laguje Loblin, to napiszcie. Chętnie zobaczę ustawienia jego. Co to są psikusy, Witek? Co to są psikusy? Bo nie wiem. Kurczę, czy ja dobrze jadę? A dobrze. Ten mas w grze. Powiem ci tak, nie jest najgorszy. No nie jest najlepszy, nie jest najgorszy. Jeśli chodzi o OMS. Widziałem gorsze. Następny przystanek, park Bronowice. Czyli tutaj, no tak, tu jest jakiś park, że tak powiem. Park Bronowice. Czekamy już na światło. Czekamy już na światło. Wie, no z zewnątrz on naprawdę nie wygląda aż tak źle, ten mas, nie? 18-metrowiec, 5 drzwi, podwójna klimatyzacja, przegub na środku. Duży jest ten autobus, powiem wam szczerze, dosyć duży jest. Tutaj przede mną tam jakieś dwa inne autobusy jadą, tam jest chyba trolejbus w ogóle. Natomiast ja sobie wymyśliłem o takiego, tego teraz maza. Trochę z tyłu jak MAN wygląda, nie? Tutaj ten, zobaczcie. Trochę jak MAN wygląda. No trzymaj się, Darkus, i dziękuję ci bardzo. Sanokum jeszcze można spotkać H9. H9 to w ogóle można jeszcze spotkać generalnie w całej Polsce. Jeszcze one jeżdżą i to dosyć sporo tego jeździ. Dobra, jedziemy sobie za trolejbusem tutaj. Tak, jutro Sid będziesz już mógł pisać na Bartrixie. Tylko że jutro akurat live'a nie ma, także jutro Sid nie popiszesz. Musimy poczekać, aż ten Trollino 12 sobie odjedzie. Kolor zewnątrz, pierwsza klasa. Ja wiem, kolor ci się podoba, nie dziwię się. Znam twoje preferencje, dobra. Okej. Okay. Wsiada, ktoś wsiada. Skąd ci ludzie się biorą? Wietrza? Taki dosyć niski ten mazik jest, muszę wam powiedzieć. Teraz tak, czy ja mam jechać prosto, bo tu helpera nigdzie nie widzę. Jeżeli nie widzę helpera, to lecę prosto chyba, co? Tak mi się wydaje. Tutaj nie skręcam, tylko lecę prosto. Spiesza całkiem też nieźle, jeśli chodzi na takiego 18-metrowca. Na trąb? O, akurat trąbienie tutaj jest słabiutkie. Teraz nie wiem, gdzie tu jest przystanek, żebym się tu nie zagubił. W prawo będę skręcał, także poczekam na te autka, już niech one sobie jadą. Dziękuję Bart, dziękuję ci wielkie. Trzymaj się, Albercik, dziękuję za to, że byłeś. Wykonywałeś też swoją pracę. Dzięki, dzięki. Dobra, mam zieloną strzałę. A jak mam zieloną strzałę, to ja sobie tu mogę wjechać zaraz na skrzyżowanko, tylko oczywiście puszczę tutaj te samochody. Ten to jakiś niezdecydowany. Dobra, już. Tutaj będzie chyba przystaneczek, co? Czy nie? Nie, od razu w lewo, tak? Od razu w lewo. Od razu w lewo, dobrze. No, poznaję, powoli poznaję tą mapę. Szkoda, że ona taka wymagająca jest, pomimo średnio dobrego komputera, to jednak jest no dramat tutaj, nie? Z tymi klatkami. Tak, już wbijam lewy seedowy. Nie wiem, czy jest Scania. Powiedzcie mi, czy jest ta Scania taka, powiedzmy, jak jeździ w Warszawie. Jak ona się nazywa? City White? Scania City White chyba. W Warszawie jest parę tych Scani lata. Chyba prywatny przewoźnik je ma. Pytanie, czy one są... nawet nie widziałem tych Scani. Czy one są dostępne w OMSI? Jeżeli ktoś wie, to napiszcie. Dobra, wbijamy sobie tutaj. Zielona cały czas strzałęcja jest, także możemy wbijać, spoko.
Oj, 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 ale no strasznie ta mapka laguje, no dobra, trudno. No jakby lagów nie było, to by było też spoko, no ja wiem, 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 zgadzam się z tym. Natomiast cóż ja mogę zrobić, no. Tak już ustawienia OMSI próbowałem. I tu od Petera brałem te ustawienia, i tak, i siak, i dalej jest. Moi drodzy, jeszcze OMSI tutaj, przepraszam, OBS jeszcze zabiera połowę tych klatek. W ogóle jak grze jest w granicach 40, to OBS mi 20 jeszcze zabiera. Także ja mam 20 i OBS ma w sumie też 20, no niestety. Tak to słabo działa. Razem, Zamojska. Też bym nie chciał mieć lagów, ale akurat wziąłem teraz najbardziej wymagającą mapę. Ale z drugiej strony jedną z najlepszych, no. OMSI jest tylko przegubowa skania. No właśnie, brakuje mi tej 12-metrowej skani. A tamtą to jeździłem skanią, ale to jeszcze nie ta, o której ta 18, która jest w OMSI, to nie jest ta wersja, która jest w Warszawie akurat. Tamta jest jeszcze innym autobusem. Jakieś tam są do OMSI, no jakieś tam są, wiem. 5-14 to ja wiem, że jest, ale to jest 18-metrowy autobus i to nie jest ten model, który po Warszawie jeździ. No laguje, no mapa jest mega, ale laguje, no ja wiem o tym. No ciekawe, jakby miał Wujek Bohun, tylko zauważcie, że Wujek Bohun nie streamuje, tylko Wujek Bohun nagrywa odcinki. To jest co innego. Program nagrywający dużo mniej zżera tych zasobów komputera i grafiki i wszystkiego. I gry przede wszystkim. Niż stream. Stream niestety zabija komputery. Tadeusz, cześć, witam cię serdecznie. Peter, no ja, no tak. Jak jednak do każdej mapy chyba najlepiej indywidualny profil stworzyć. No tak, ja wiem, ale to weź to się w to baw chyba, bo musiał mieć tylko OMSI na komputerze, żeby cały czas OMSI testować. No właśnie, właśnie, tak, Peter, zgadza się. Bohun ma kompa z NASA. Wiecie co, jak robią jeszcze ci duży youtuberzy? Mają dwa komputery, jeden jest typowo do gry, a drugi jest do streamu, ewentualnie do nagrywania. Dwa komputery posiadają. Ale to jest już dla mnie jakiś kosmos. Nie, nie, nie. Ja w takie rzeczy nie idę. Następny przystanek Plac Wolności. Właśnie. O, tutaj parę osób będzie. Mam piekary. Jeszcze tych piekar nie pobierałem. Ale wiem, wiem. To mapka czeka mnie do pobrania. Piekary wielkopolskie z tramwajami. Tak, wiem. Będę je na pewno testował. Jak tylko je pobiorę. Czy chciał robić streamy? No, on się zarzekał, że streamów nie będzie robił. Także, no nie wiem, chyba oglądaliśmy dwa różne filmy. Tak, stream wymaga mniej czasu, ale wymaga znowu więcej... więcej zasobności komputera, o może tak, w ten sposób. Czy też, no niestety OBS, który jest na chwilę obecną jak gdyby jednym z takich programów, gdzie się dam da te wszystkie feature'y takie powrzucać. Te wszystkie, wiecie, nakładeczki. W zasadzie to jest tylko jedyny program, który tak naprawdę dobrze to obsługuje, nie? Są te inne programy, te X-Bitsy, jakieś inne rzeczy, ale tam jest słabe to wszystko, no niestety. A jeszcze chyba gorzej obciąża, także za bardzo alternatywny nie ma, natomiast mówię wam, że będę testował Mi Release'a, bo weszła beta, ja tą będę chciał sobie ściągnąć i ją przetestować. Zobaczyć, jak ona tam daje radę, nie? Więc na pewno zobaczycie ze dwa streamy na tym Mi Release'ie i zobaczymy, jak tam wydajność będzie na tamtym. Mam Alliance City, mam. Niektórzy mają po 4 monitory, wiem. Wiem o tym, że mają i po 4. I po dwa komputery jeszcze mają zewnętrzne programy, tak zwane Avermedia do przechwytywania i nagrywania. No ale to już jest, wiecie, to już tam trzeba normalnie praktycznie mieć takie małe studio nagrań. Dobra, zamykamy. Słuchajcie, ja to robię tylko i wyłącznie hobbystycznie. Ja to robię po pracy, wtedy kiedy mogę, siadam sobie razem z wami.
Troszkę sobie pogadamy, troszkę sobie tu się pośmiejemy czasami, czasami się pownerwiamy na siebie, tak jak to wczoraj miało miejsce. O, i właśnie. Co za dziad. I mi tak tu wiedzie, no. Widzieliście to? Rąbię gościa. No dobra. Stream łącznie wymaga mniej czasu, ale wymaga ciągłości dostępności czasu. Tak, Wąsek, zgadzam się, właśnie tak. Zresztą ty coś o tym wiesz akurat, bo robisz to, że też wiesz. No i wjechał mi gości, co? Co zrobisz, człowieku? Dziękuję za Lutza. Kolejny Lutz się pojawia na moim kanale. Toż mi go wysłał, ja jestem ciekawy. Dzięki wielkie za to dobre słowo. Dzięki wielkie. No, ten jeszcze mi tu wjechał. Co za gość. Mam ekszyna, Dymek, tylko mówię, będę pobierał betę. Ponieważ tam jest stream bez nakładek na razie. Plac Litewski wyremontowany, no widzisz. Będą mazy 103, 12-metrowe, 105, 18 i 107. Na 100 metrowe. Ale gdzie będą? Marcin Jasiński, gdzie będą te mazy? Bo tak napisali, że będą, ale gdzie będą? Taranem go, ta. Następny przystanek, Ogród Saski. No właśnie, ja też mam, powiem ci, największy problem z tym czasem. Niestety po robocie czasami zdążę, czasami nie zdążę, się ten live przeciąga, chociaż rzadko, ale staram się zawsze o 18 wystartować, zresztą wy to widzicie. No, dokładnie, Maciej Koś, tak czasami jest, jak w życiu, jak wszędzie, jak w szkole, jak w pracy. Czasami jest śmiech, czasami są łzy, no, oczywiście w cudzysłowie. Patryk Kozak, no już jedziemy półtorej godziny ponad. Fajnie, jakby dali mana trzyosiowego, trzydrzwiowego. Ale gdzie być obsą? Tutaj dali? Przecież są many drzwiowe, generalnie do obsy, także ja nie widzę problemu. No już ponad półtorej godzinki, tak, jedziemy. Całkiem ładnie przyspiesza ten mas, muszę wam powiedzieć, jestem z niego zadowolony. To znaczy tak, w środek deska moim zdaniem do poprawy, nie? No to nie jest to, co powinno być. Ja nie wiem, jak tam w oryginale te mazy są, ale... Ależ tu korek jest w tym Lublinie? Hello! Co tu się dzieje? No to sobie postoimy. Tu jest lewo skręt, widzicie? Ale my jedziemy prosto. Żądanie zatrzymania. No to sobie postoimy. Czy mogliby tutaj dodać, wiesz co, pewnie tak, no pewnie fajnie jakby była taka opcja, żebyśmy mogli włączyć czy je wyłączyć, tak, te kolizje pojazdami. Z tym, że wiem, że niektórzy to by zrobili, to specjalnie by wjeżdżali te samochody, no. Z drugiej strony, jak nie chcesz się z nimi zderzyć, to się przed nimi zatrzymujesz, no. Z drugiej strony one mogłyby po prostu działać w ten sposób, że trochę tak jak w Eurotracku, jak masz włączony kierunkowskaz, to one ci się jednak, nie wiem, no zatrzymują, tak, ustępują ci pierwszeństwa, coś w tym stylu. Sorki, będziesz nim grał, oprócz maza, no ale nie mam jeszcze innego maza, wiesz, nie pobierałem innego, więc no nie pojeździmy dzisiaj innym mazem, może innym razem. Deska minus 10 na 10, no deska taka, no nie, aż tak to nie, seedowe, aż tak to nie. Powiedzmy piątka, no, na 10 skali to bym na deskę dał 5, tak? Bo zewnętrzny model, umówmy się, zewnętrzny model tego autobusu nie jest taki do końca zły, no, umówmy się, jest do przyjęcia. Ja nie wiem też, jak one w realu wyglądają, więc ciężko mi jest się do tego odnieść. Natomiast, no, ja bym zewnętrznie dał na taką siódemkę, nie, no, siódemkę. No, siódemkę, więcej nie, siódemkę. Natomiast deska, no piątka, czwórka, piątka. Chodzi w tej skali 10-stopniowej. No, także tak to wygląda. Damy na zielone.
No, sznurek jest niezły. Koreczek jak to w prawdziwym mieście. Nie, no słuchajcie, idziemy po linii, także nie będę tutaj zmieniał trasy. Nie mam takiej podstawy za bardzo. Złam prawo. No nie, Maciej, to nie ten live, nie ta osoba, źle trafiłeś. Pasażerowie wolą własne środki transportu od komunikacji miejskiej. To tak jak ja, Paweł, ja też nie jeżdżę środkiem komunikacji miejskiej, tylko mam własny samochód, samochodem jeżdżę. Pomimo, że w Warszawie są korki, się ciężko jeździ, a i są buspasy, po których teoretycznie jeździć nie można, a 1/4 kierowców i tak jeździ. I co więcej, nic się nie dzieje, tak? Czemu zaczynam? Bo to jest najbardziej wymagająca gra. Mapa. Najbardziej wymagająca mapa w WOMSI. Dobra. Bierzemy ludzi do przystanku. Zapraszam, zapraszam, siadajcie. Już wszyscy załadowali się. Nie tak jestem spóźniony. No proste, że jestem spóźniony, bo przecież w tak korku stałem tyle czasu, że trudno, żebym nie był spóźniony. Ja powiedziałem, że deska 4-5 maksymalnie. Wnętrze lepiej, tak. Wnętrze jest, ja też oceniam wyżej. To już kwestia, Paweł. Wiesz co, no mi akurat odwrotnie, mi ten mas przypomina Mana bardziej. Nawet nie wiem, czy ten mas się nie wzorował czasem na Manie, ale to już jest inna bajka. Jako ciekawostkę mogę napisać, Mas chciał uruchomić montownię mazów w Tychach, aby wyrobić unijną normę produkcji na terenie europejskiej. Bez sensu dla mnie to jest, ale dobre. To jest europejska norma produkcji? Ale że co, że jakieś bonusy mieli z tego, czy co? Przecież Białoruś nie jest w Unii Europejskiej. Nie było czerwonego. Chyba, że było, a nie zauważyłem. Następny przystanek, Kul. Agnieszka, no minęło cię 1,5 godziny. Omsi. No tam oczywiście te 20 minut to było wczytywania mapy, albo były bugi, ale... Czerwone było dla skrętu w lewo. No, to może nie zauważyłem. Dlatego wiecie, jak ja czytam wasz czat, to tak później na coś się trzeba skupić. Albo na prowadzeniu, albo na czytaniu. Nie da się jednocześnie robić tego poprawnie. Przynajmniej ja mam ciężko z tym, nie? Więc jeżeli już prowadzę, no to staram się jednym okiem patrzeć, co wy piszecie, no ale wtedy już nie widzę drogi, albo światła ewentualnie. Dobra, osiedle Choiny 55 tu w prawo. Szkoda, że tylko jedna linia jest tutaj na tym, bo jest tak wielka mapa. Naprawdę mogliby tutaj dodać no więcej tych linii. Podobno tam ktoś pisał kiedyś, że będzie więcej linii do projektu Lublin, ale na razie się nic tam nie dzieje. No dobra, teraz Kul mamy. Lagi, mega lagi. O, długi ten autobus jest, naprawdę. Dobra, zamykamy. Co tu się... jedziemy. I w lewo. Kuba, dziękuję 154, dzięki Kuba. No wiesz co, próbuję, staram się przynajmniej, wiesz, nie jest to łatwe, ale staram się odpowiadać wszystkim widzom, nie we wszystkich seriach. Zresztą zauważyliście to, że moja seria Eurotracka kurierem, szybki kurier, no niestety tam jest zupełnie inny charakter tych odcinków i tam jest jak gdyby taka wymyślona historia do tych odcinków. Tam trzeba się zająć robotą i rozwiezieniem paczek wszystkim klientom.
którzy zamawiali paczkę. No i słuchajcie, i tam na przykład konwersacji czy też interakcji z widzami nie ma. Nie ma i nie będzie. Na następnych odcinkach też nie będzie. Także tam się nie uczcie i nie pytajcie się mnie w komentarzach. Możecie sobie pisać na czacie. Natomiast ja tam, interakcja to jest może 5%, no 5-7%. Jest niewielka, jest bardzo niewielka. Gdzie jedziemy? No jedziemy do końca pętli, no. Osiedle Choiny, tak. Nie pamiętam, czy tutaj jeszcze jeden przystanek był, czy nie. Cholera go wie. Zobaczymy. Kiedy maszyna? No maszyna niedawno była. Tam był problem z tymi cieniami, które mnie tak wkurzały. Dalej, był problem z mapą, która źle działała. Więc maszyna dopiero będzie w przyszłym tygodniu. W przyszłym. Nie do końca tego, tylko dopiero w przyszłym tygodniu. Jak będzie, to będzie. Tak, Sidowy, dobrze pisze. A dzisiaj jaki grzeczny. Patrz, widzisz, możesz być... Ja wiem, że ty wszedłeś na sam koniec i może akurat w takim momencie trafiłeś, że... trafiłeś w zły moment, no. Ale mówię, no... Jeśli proszę i mówię, żeby czegoś nie robić, to tego nie robić. Dobra, nie ciągnę tematu. Otwieramy drzwi, bo tutaj jest przystanek na żądanie. Parę osób sobie wysiada. No właśnie, ja też, Kapajek. Wiesz co, przy takiej technice już i zaawansowaniu dostępnych silników gier różnych, ja się też dziwię, że od tego momentu nie powstał żaden dobry, bo były tam jakieś próby dziwnych baz symulatorów robienia, ale taki w miarę dobry symulator jazdy autobusów na nowych silnikach graficznych. No to jest dla mnie w ogóle niepojęte. Jak to się dzieje, że nikt się tym tematem nie interesuje, a przecież zapotrzebowanie mi się wydaje, że jednak spore jest. Wujek Wojtas, cześć, witam. Ile zajmuje twoje OMSI, bo moje 82 giga? Chyba nie, no tyle to na pewno nie. Tyle to na pewno nie. Nie pamiętam, czy tutaj jeszcze był jeden przystanek, czy już od razu na lewo. Piotres 232, cześć, witam. 130 giga, Piotres pisze. Ja pierdzielę. A strasznie dużo, a z ciekawości aż zobaczę później, ile moje OMSI zajmuje. Mój wujek tutaj mieszka. A proszę bardzo. Nieźle, nieźle. No właśnie mówię, że popyt byłby ogromny na takie symulatory jazdy autobusem, tylko żeby to było w miarę dobre, tak? Ja też nie oczekuję grafiki takiej na zasadzie Battlefielda, czy jeszcze jakichś tam lepszych produkcji. To ja sobie tutaj wjadę tak jak... O, i sobie stanę tutaj na tym pasie, o, za tym autobusem. Ale naprawdę, jeżeli ta grafika by była chociaż średnia, to już by było to nieźle. Znaczy, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, tak? To już by było całkiem fajnie. No. To już widzę, że pasażerów nie zabieram. To teraz wysadzam, tak naprawdę. W zasadzie mogą wysiąść za nimi. Kiedy będzie Train Driver 2? Do końca tego tygodnia będzie. Do końca tego tygodnia, a tak jak jeszcze raz powtarzam, tydzień kończy się w niedzielę. Masz dużo dodatków firmowych. A właśnie, mam pytanie do ciebie, Kuba, bo ty jeździsz pewnie na tym Białymstoku, który nie jest wydany oficjalnie, tylko służy do jako mapa dla wirtualnej firmy. Powiedz, czy są jakieś informacje, czy ta mapa zostanie w ogóle wydana dla szerszego grona odbiorców? Też nie. No ale widzisz, Paweł, nic się nie dzieje w tym temacie. Sidowy, 5 przystanków, Żelaznej Woli, Harnasie, osiedle Szymanowskiego, Karkonoska, osiedle Choiny.
Natex, dobry, cześć. Jedziemy. Dlaczego ten autobus jedzie środkowym pasem, ja się pytam? No przykro mi, Piotres, ale ze mną sobie nie pojeździ, przecież dobrze o tym wiesz. Chyba że gdzieś obok mnie. Czego tutaj klniesz, kobieto? Chyba ja muszę się tutaj wbić na lewy, jechać tak jak on. No, tak jak myślałem, Kuba. Tak myślałem, że tak napiszę. Że niestety mapa nie wyjdzie. No, szkoda, bo... Bo fajnie by było, jakby ta mapa była udostępniona dla wszystkich i wszyscy się mogli z tej mapy cieszyć. No, ale... Zacznie ktoś ma inny jakiś tam pomysł, trudno, no. Szkoda. Żelazowy, a nie żelazny. Dobrze, przepraszam. Jasne. Wysiadamy. O, dziewczynka sobie wysiada. Bye bye. Dawid 15, cześć, witam. Agnieszka, a i mów do mnie Frenek. Dlaczego tak? Agnieszka, to kogo to jest konto? To nie twoje? Toś ty nie kobieta? Tylko dziecko? Jak to jest? Kradłeś mamie linka? Konto? Na YouTubie? Ty je pożyczyłeś. Tamten też jest linia 55, na tym manie jedzie? Na ciebie nie da się gniewać, no to fajnie, dobrze. Sprzedawca, dziękuję za subskrypcję, witam cię. Bożesz ty w mordę, jak mi tu wyjechałeś. Nie może się schować, kurna, tym dupskiem, tylko tak wystawia. Za ile koniec? Jak dojedziemy już na linię, na koniec, na osiedle Choiny? A, dziękuję za wszystkie bileciki dzisiaj skasowane, bo widzę, że już jest ponad stóweczka, także super fajnie. Ponad 100 osób zostawiło mi bileciki, bardzo się z tego cieszę. Wielkie dzięki. Kto jeszcze ewentualnie nie zostawił, no macie taką szansę. Podziękowania mi dzisiaj za przejazd mazami. Wydaje mi się, że maziki były może nie jakieś wybitne, może nie jakieś świetne, ale naprawdę przyzwoite. Naprawdę przyzwoite. Można pojeździć, powiem tak, dla urozmaicenia czegoś w OMS i takim mazem można pośmigać, jak najbardziej. Kuba Kulik, dzięki wielkie za subskrypcję i przypominam, wrzucajcie, wbijajcie dzwoneczki przy subskrypcji, żebyście dostawali powiadomienia od YouTube'a o nowych produkcjach na moim kanale. Music Electronic, cześć, witam. Czy planujesz jeździć kolejnymi mazami po odbiorze i w Polsce i popularności mazów wśród miłośników? Wiesz co, Marcin, pewnie tak, jeżeli jakieś modele wyjdą, to tak. Masz telefon po mamie, dobra, spoko, rozumiem. Dobra, już wjeżdżamy. Dyżurny ruchu, wiesz co, no, to dyżurny to jest osoba, która kieruje i zawiaduje ruchem pociągów. Dyżurny ruchu. No ale tam trzeba już mieć wiedzę dużą, żeby to robić. Ja takiej wiedzy nie mam, dlatego ja tam nie siadam. No i dobrze, jedziemy dalej. Jak tutaj jest poprowadzona, w ogóle widzieliście? Ścieżka dla rowerów, jakoś tak dziwnie. Śmiesznie, przede wszystkim śmiesznie. A nie wiem, redukcji, no ja za to nie odpowiadam. Odpowiada za to jakiś system tutaj. Już zapomniałem, jak to się nazywa. No dobra, no nieważne. Jest taki system, który tam wychwytuje, kto dał subskrypcję i wyrzuca to tutaj na OBS-ie, ale to nie za... Działa to w 95%, powiem tak. Widzę, że zdarzają się przypadki, kiedy
on tego jednak nie pokazuje. Zdarza się od czasu do czasu, że kogoś tam nie pokaże. No i może u ciebie się tak zdarzyło, że ci nie pokazało. Będziesz miał nowe konto i bardzo dobrze, bo wolałbym wiedzieć, że jesteś jednak chłopakiem, a nie dziewczyną. Jednak to robi różnicę. Dobra, tutaj w sumie nie mam nikogo do zabrania, ale w sumie dlaczego nie? Oczko mam się nie zatrzymać. No szybki kurier będzie, no nie szybko będzie. Myślę, że za 2 tygodnie dopiero gdzieś. No i tutaj już nasza linia się ostatnia, końcowa wyświetla powoli. Będzie jutro stream miłości. No nie, chapajek, jutro streama miłości nie będzie. I też nie będzie żadnego streama. Przykro mi to bardzo powiedzieć, ale no nie będzie. Teraz tak, podjedziemy sobie. Robimy tutaj zawijkę, chociaż ten mi trochę blokuje tą drogę. To jest jakaś inna linia, to jest 15 w ogóle. Tam gdzieś w oddali jakieś wioseczki. Szerokości, Piotra, z szerokości, trzymaj się. No i spróbujemy tutaj mega. O, jakoś może się da zawinąć. Staniemy sobie za tamtym. Nie najadę na kołem, chociaż nie. Też udało się nie najechać, dobra. Staniemy sobie za tą 34. Za tą linią 34. Dobra. Nawet mi, patrzcie, rozkład ładnie się złożył. Wy tego nie widzicie. Wszędzie jest ok. Także super. Nawet mi się udało na Lublinie. Dobra, wyłączę światła. I wyłączę stacyjkę. Ok. Czekajcie, tu są jeszcze drzwi dla kierowcy. O, właśnie, te. Ha. No. I w kapustę, tutaj pole jakieś kapusty. No i dojechaliśmy razem do końca pętli 50, linii 55 na mapie Lublin. No, mówię, mega dzisiaj były ścinki. Mapa piękna, szkoda, że tylko tak działa wolno. No ale to jest OMSI właśnie całe, nie? Także dzisiaj bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście. Dziękuję za wsparcie, za wszystkie bileciki, które mi zostawiliście pod filmem. Bardzo wam dziękuję. Następny stream za 2 dni o godzinie 18 na moim kanale. Zapraszam serdecznie. A co będzie, to zobaczycie w zapowiedzi, która się podejrzewam, że powinna wam wyświetlić. Na dzisiaj dziękuję. Wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się, pozdrawiam. Czy rekord łapek? Nie wiem. Nie, no nie, pod kurierem było jednak, chyba więcej było, tam było ponad 200 łapek było tam, że także do tego rekordu chyba się długo nie uda pobić, tam było ponad 230 chyba łapek, także dużo. No, wielkie, wielkie dzięki, trzymajcie się, no i oglądajcie jakieś zaległe moje filmy na moim kanale, bo jest tego naprawdę dużo, można wybierać różnych gatunków symulatorów, i kolej jest, i lotnictwo, autobusy, samochody, ciężarówki, jeszcze łodzi podwodnych nie ma, może kiedyś będą. Dobra, wielkie, wielkie dzięki, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, dobrej nocki wam życzę, hej!